Hej, witam się z wami w tygodniu śniadań. Bad hair i bad makeup day to jest idealny dzień, żeby nagrywać dzisiaj wstęp do tego filmu. No co mi tu kurde wystaje? Zacznijmy od tego, że do nagrania tygodnia śniadań ja zabieram się chyba od roku. Ale w końcu jestem, w zeszłym tygodniu zebrałam się i stwierdziłam, to jest ten moment, wyciągam statyw i idę nagrywać, jak robię pieczoną owsiankę. Przygotowałam dla was 7 przepisów śniadaniowych i jeden dodatkowy, jest to brownie z fasoli. Nie jest to takie typowe śniadanie, ale któregoś dnia właśnie robiłam to brownie, więc stwierdziłam, że pokażę wam również przepis. Śniadanie to jest mój ulubiony posiłek całego dnia. Ja wręcz jestem w stanie powiedzieć, że śniadanie rzutuje na mój cały dzień. Jeżeli ja zjem jakieś beznadziejne, brzydkie śniadanie, to mój dzień automatycznie jest beznadziejny i brzydki. Ja nie wiem, dlaczego ja taką ogromną uwagę przywiązuje akurat do śniadania, ale u mnie śniadanie musi być ładne, smaczne, wartościowe i po prostu, no, musi być to najlepszy posiłek z całego dnia. Więc tydzień śniadań to jest idealny filmik dla mnie, ja sama uwielbiam takie filmy oglądać, więc stwierdziłam, czas na mnie, czas nagrać mój tydzień śniadań. Zapytałam was też na Instagramie i bardzo dużo osób chciało, bo czasami tam też dodaję moje przepisy. Reklama time! Więc oto jest tydzień śniadań. Na początku chciałabym dodać, że ja nie jestem wegetarianką, ale od roku nie jadam mięsa. Nie definiuję siebie jako wegetariankę, bo czasami zdarzy mi się zjeść rybę, co chyba nawet jest widoczne w jednym z przepisów śniadaniowych. A więc ja uważam, że nie warto się definiować, bo jem to po prostu na co mam ochotę. Nie lubię mięsa, więc go po prostu nie jem, ale czasami zdarzy mi się zjeść rybę. Nie jestem też wielką fanką produktów odzwierzęcych typu mleko czy jajka. Jeżeli chodzi o jajka, bardzo nie pasuje mi ich struktura, nawet nie smak, ale staram się je chociaż raz, dwa razy w tygodniu przemycić do diety, bo mimo wszystko jest bogate w składniki odżywcze. Na temat jajek jest dużo teorii, czy one są zdrowe, czy niezdrowe. Ja się nie będę na ten temat rozwodzić, bo po prostu wydaje mi się, że ludzie dzielą się na zwolenników i przeciwników jajek. To nie jest filmik o jajkach. Jeżeli chodzi o mleko, używam roślinnych zamienników ze względu na smak. Uwielbiam roślinne takie napoje, mleka. Wiem, że nie powinno się tego nazywać mlekiem. Przejdźmy już może do tygodnia śniadań, bo ja tutaj się rozwodzę na temat napoi owsianych czy jajek, a to tak naprawdę nie jest o tym film. Pewnie się domyślacie po miniaturce, że macie do czynienia z osobą, która jest ogromną fanką płatków owsianych. Taka jest prawda, uwielbiam, nauczyłam się komponować te przepisy do perfekcji, bo płatki owsiane mają naprawdę bardzo dużo właściwości odżywczych, więc staram się je przemycać do mojej diety, gdzie tylko się da. Ale żaden przepis w tym filmiku się nie powtarza. Starałam się przeplatać przepisy słone z przepisami słodkimi, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Tydzień śniadań zaczynamy owsianką, całkiem przypadkiem wegańską. Ja jakoś nie przywiązuję do tego ogromnej wagi, ale jakoś tym razem tak wyszło, więc jest to pieczona owsianka z malinami i gorzką czekoladą. To połączenie to moim zdaniem totalny game changer, ale sami musicie spróbować, więc oczywiście odsyłam was do opisu. Ostatnio złapałam się na tym, że używam cynamon codziennie do każdego słodkiego przepisu. W lecie nawet nie dotykałam cynamonu, ale jak przychodzi sezon jesienny, a ja jestem totalną jesieniarą, to cynamon ląduje w każdym moim przepisie. Dobra, ale nie o cynamonie. Na początku pokazałam wam wszystkie składniki, których używam. Ja masę blenduję w blenderze kielichowym, ale wy możecie to zrobić w blenderze ręcznym albo po prostu rozgnieść wszystkie składniki widelcem. Jeżeli chodzi o jajko, możecie je na luzie dodać. Ono raczej nie zmieni konsystencji owsianki, bo moja wegańska fajnie urosła, była taka pulchna i fajnie się ścięła w środku, więc to jajko raczej nie robi dużej różnicy, ale jeżeli macie ochotę, oczywiście możecie dodać. Ja swoją piekę około 30 minut, ale to zależy od piekarnika, też zależy od składników, czasami dolejewam się więcej mleka, czy do sobie więcej płatków, więc miejcie po prostu na nią oko i jeżeli zobaczycie, że dla was jest już ok, wyjmijcie ją z piekarnika. Ja dodaję maliny na wierzch i też trochę do środka, wtedy to wszystko tak się fajnie komponuje, tworzy się taka posypka. Powiem wam, że ja nie lubiłam pieczonych owsianek, dopiero ostatnio się do nich przekonałam. Może dlatego, że wcześniej robiłam je z jakichś dziwnych przepisów i mi dlatego nie podchodziły, ale ja po prostu nie wierzę w to, że ten przepis jest zdrowy, nasyci was na kilka godzin, smakuje jak ciasto, a na dodatek nie zajmie wam dużo czasu w przygotowaniu. Czy po prostu, czy lepsze śniadanie istnieje?
Śmieszne jest to, że ja na początku sama nie lubiłam płatków owsianych, gdy spróbowałam je po raz pierwszy kilka lat temu, ale w przygotowaniu doszłam do perfekcji i zdałam sobie sprawę, że to w dużej mierze zależy od tego, jak je przygotujecie i z jakimi dodatkami podacie. To naprawdę zmienia całą postać tej owsianki, jeżeli podacie ją z owocami czy masłem orzechowym. Ja nie dość, że dodałam owoce na górę, to posypałam ją jeszcze cynamonem. To wszystko nadało takiego fajnego, słodkiego, aromatycznego smaku i zapachu. Owsianka leci do piekarnika, a ja zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku. Tak jak wspomniałam, jest fajna, puszysta w środku, nie jest za sucha, wręcz jest taka delikatnie wilgotna. Mi ta konsystencja jak najbardziej pasuje, ale jeżeli Wam nie, po prostu przytrzymajcie ją troszeczkę dłużej w piekarniku. Nie jem słonych śniadań za często, ale jeżeli jem, to są to właśnie te grzanki. Totalnie basicowy przepis, który mam wrażenie zna już każdy, czyli grzanki. Ja akurat zawsze wybieram pieczywo pełnoziarniste, po prostu takie wolę, takie mi bardziej smakuje. Jeżeli bułki, zawsze jakieś, wiecie, z ziarnami pełnoziarniste, po prostu uwielbiam. Do tego pasta z awokado, ale dobrze przyprawiona. Jeżeli nie lubicie awokado, to znaczy, że nie jedliście dobrze przyprawionego awokado. Pamiętajcie, żeby dodać odpowiednio dużo soli, pieprzu i czosnku granulowanego. Super sprawdzi się również kilka kropel soku z cytryny. Tak wyglądają moje grzanki podgrzane na patelni. Na jedną z grzanek daję sobie trochę Filadelfii. To też fajnie przełamuje ten smak. Do tego nasza pasta z awokado, pomidor, sól i pieprz na wierzch i to jest bardzo fajne, pełnowartościowe śniadanie, które zrobicie w totalnie dosłownie 5 minut. No i moi drodzy, przepis, którego nie mogłoby zabraknąć w tym filmie, czyli klasyczna owsianka. Tyle, ile ja owsianek pokazałam Wam w moich vlogach, po prostu pewnie macie już dość, ale po prostu nie byłabym sobą, gdyby ten przepis się tu nie znalazł, więc tutaj jest taka moja typowa jesienna owsianka. Sposób przygotowywania przeze mnie owsianki zmienia się z razem z porą roku, to jest trochę dziwne, ale tak. W lecie jadłam taką typowo owocową, z owocami sezonowymi, totalnie bez żadnego cynamonu, bez jakichś jogurtów. A gdy przychodzi jesień, robię taką właśnie budyniową, z cynamonem, z takim, jak to powiedzieć, rozgniecionym bananem. Pamiętajcie też, żeby do owsianki dać szczyptę soli, to fajnie przełamie jej smak. Jeżeli chodzi o jakieś słodzidła, ja używam syropu z agawy i tutaj właśnie banana. Tak jak powiedziałam Wam wcześniej, ja gdy pierwszy raz zrobiłam owsiankę, nie polubiłam się z nią, wydała mi się jakaś taka mdła, smakująca jak karton. Dopiero później doszłam do wniosku, że smak owsianki w dużej mierze zależy od tego, jakie dodacie dodatki. Ja, gdy robię swoją owsiankę, muszę mieć te trzy dodatki, czyli masło orzechowe, gorzką czekoladę, jakikolwiek owoc. Doszłam już do momentu, gdzie owsianka smakuje mi dosłownie z każdym owocem. Uwielbiam zmieniać te warianty smakowe. A tutaj pokazuję Wam taką typowo jesienną z jabłkiem, ze śliwką, ze skyrem waniliowym. Nie przepadam za nabiałem w owsiankach, ale staram się przemycać białko do moich posiłków, bo zauważyłam, że nie jest go za dużo. Tak się ona prezentuje, totalnie uwielbiam, spróbujcie na moją odpowiedzialność. Czas teraz na szakszukę. Ja nie robię jej za często, wręcz zrobiłam zaledwie kilka szakszuk w moim życiu, ale wydaje mi się, że robię całkiem niezłą. Ja używam jednego pomidora malinowego i połowę opakowania takiej passaty pomidorowej. Żeby zrobić dobrą szakszukę, moim zdaniem trzeba mieć po prostu dobre pomidory. Ja osobiście z doświadczenia mogę polecić malinowe albo po prostu jakąś dobrą passatę. Ja akurat polecam tą, którą mam na filmiku. To są takie typowo włoskie produkty, więc jeżeli robicie szakszukę, to moim zdaniem warto je dodać, bo naprawdę jest to wyczuwalne w smaku. Na początku wszystko podsmażacie na patelni, zaczynając od cebulki, później dajecie czosnek, pomidory, passatę.
Gdy wszystko poddusicie, dodajcie przyprawy. U mnie jest to oczywiście sól, pieprz, czosnek i bazylia. Później już wystarczy wbić na patelnię jajko lub jajka. Tutaj nie ma jakiejś ograniczonej ilości. Dodajcie tyle, ile potrzebujecie. Taką ilość, którą, wiecie, najecie się. Jak wbijecie jajko na patelnię, chwilę potrzymajcie na ogniu. Później troszeczkę zmniejszcie ten ogień i przykryjcie. Powiem Wam, że moim ogromnym lękiem właśnie jest takie nieścięte jajko, nieścięte białko. Nienawidzę tego, więc zawsze na koniec przykrywam i jeszcze duszę przez parę minut. No i nasza szakszuka jest już gotowa. Ja do wszystkiego zrobiłam sobie jeszcze grzankę z masełkiem czosnkowym. Wszystko się super razem komponuje. Czas teraz na brownie z fasoli. Ja o tym przepisie słyszałam już dosyć dawno, ale wydał mi się trochę kontrowersyjny, więc nie robiłam go. Aż w końcu postanowiłam zrobić taką własną wersję tego brownie. Ja dodaję banana, nie wszędzie jest ten banan w składnikach, ale mimo wszystko ja postanowiłam go dodać, żeby to ciasto miało chociaż taką trochę bananową konsystencję. Dodałam też jajko, żeby wszystko się tak fajnie ścięło, żeby było takie bardziej mokre. Powiem Wam, że robiąc to ciasto następnym razem, dodałabym troszeczkę więcej banana albo napoju roślinnego i przede wszystkim słodziku, żeby ciasto było słodsze i jeszcze bardziej mokre, tak wiecie, jak typowe brownie. Jeśli chodzi o sypkie składniki, nie musicie od 1 do 1 domierzać wszystkiego tak, jak robię to ja, bo czasami, wiecie, wleje Wam się więcej mleka, czy doda Wam się więcej banana i to po prostu musicie patrzeć, żeby konsystencja była po prostu zbliżona do mojej. Ale bez obaw, bo jest to ciasto, którego tak naprawdę nie da się zepsuć. Jest to typowe brownie, więc tutaj nie możecie popełnić żadnego błędu, oprócz zapomnienia na przykład fasoli. Wszystkie informacje o tym, ile piekłam, jak piekłam, w jakiej temperaturze, znajdziecie w opisie, ale to też jest bardziej indywidualne, po prostu musicie obserwować to ciasto. Ja wpadłam jeszcze na pomysł, żeby zrobić sobie taką zdrową polewę czekoladową na to brownie, żeby ono nie było w smaku za suche i zrobiłam taki mój własny, oczywiście z mojego przepisu, krem daktylowo-czekoladowy. Coś takiego po prostu, daktyle idą na chwilę do mikrofalówki, czekolada tak samo, wszystko blendujecie razem i macie taką zdrową czekoladę. Jeśli chodzi o to ciasto, nie powiedziałabym, że smakuje od 1 do 1 jak brownie, ale jest równie dobre. Tego dnia moje śniadanie miało wyglądać trochę inaczej, ale miałam taką właśnie razową bułeczkę, mini bagietkę właśnie z ziarnami. Więc stwierdziłam, że sobie coś pokombinujemy i zrobimy takie wielowariantowe warzywne kanapki. Ja tutaj użyłam właśnie takiej pasty warzywnej, która mi naprawdę bardzo smakowała, takiego serka, wiecie, cream cheese, łososia. Ja czasami właśnie zjem rybę, tutaj akurat starałam się przekonać do łososia, bo to nie jest mój ulubiony typ ryby, ale wiem, że jest bogaty w kwasy omega-3. Ja staram się jak najbardziej wzbogacać moją dietę i nie chcę niczego wykluczać. Jem to, co lubię i jak lubię i nie wykluczam też tego, że za kilka lat na przykład zjem sobie jakiegoś kurczaka czy coś w tym stylu. Teraz nie mam na to ochoty, ale nie mogę stwierdzić, jak będzie za jakiś czas. Więc staram się mieć takie zdrowe podejście do jedzenia, bo wydaje mi się, że jeżeli robimy to w inny sposób, to wtedy im więcej sobie zabraniamy, tym więcej pragniemy. Nie wiem, ale wydaje mi się z własnych doświadczeń, że tak jest. Dlatego jedzcie, co lubicie, niczego sobie nie zabraniajcie, a tak właśnie wyglądają te kanapki. Posypałam je też z wierzchu nasionami chia i zrobiłam sobie nową jesienną herbatkę o smaku śliwkowo-cynamonowym. I czas na przepis, który totalnie rozwalił system i odkąd tego dnia właśnie zjadłam te pancake'i, to jadłam je przez kilka dni później pod rząd. Nigdy nie byłam fanką banana, ale zaczęłam się do niego przekonywać i wymyślać nowe przepisy i tak właśnie powstały te owsiane bananowe pancake'i z cynamonem, jabłkami. Nie mogę powiedzieć, że to są fit racuchy, bo strasznie nie lubię tego określenia, jak ludzie robią coś, co nie jest racuchami, bo racuchy tak nie wyglądają, a nazywają to fit racuchami. Nie, są to po prostu jakieś pancake'i, placuszki bananowo-owsiane. Tutaj muszę jeszcze dodać, że możecie je równie dobrze zrobić w wersji wegańskiej, nie dodawać żadnego jogurtu ani jajka, też próbowałam i wychodzą praktycznie tak samo.
Ja czasami właśnie wkrajam jabłko do środka, wtedy one są takie bardziej objętościowe. Powiem Wam, że ja tę porcję musiałam podzielić, bo nie dałam rady całej. Dla mnie niesamowite jest to, że te przepisy, które pokazuję w tym filmie, nie dość, że są naprawdę bardzo dobre i tak jak na przykład te placuszki, smakują jak deser, a są w 100% zdrowe i pełnowartościowe. Przekładam je z krem, bananami, dodaję też polaną gorzką czekoladę, syrop z agawy, maliny i cynamon. Połączenie to totalny game changer. Uwielbiam, musicie naprawdę tego spróbować, bo to jest niesamowity przepis. I moja taka rada, fajnie właśnie dodać łyżeczkę budyniu do środka, bo wtedy one na przykład nabierają takiego waniliowego smaku. Możecie również dodać odżywkę białkową. I przechodzimy do ostatniego śniadania. Powiem Wam, że jest to chyba ulubiony albo jeden z ulubionych przepisów, które robiłam w tym miesiącu. Jest to budyń owsiany. Powiem Wam, że ja sama byłam sceptycznie nastawiona do tego typu przepisów na początku, ale zrobiłam pierwszym razem i naprawdę uzależniłam się od tego, bo jem to bardzo często. Ja osobiście używam mąki owsianej, ale możecie równie dobrze zblendować płatki owsiane. I tego proszku, czyli właśnie tej mąki, wcale nie musicie dodawać dużo, bo wystarczy 30 gramów, żeby to naprawdę wyszła ogromna porcja, żeby wyszło właśnie dużo tego budyniu. Bo pod wpływem wody to wszystko nasiąka, pęcznieje i robi się naprawdę duża objętość. Ja do środka dodałam jeszcze kostkę gorzkiej czekolady. To był super wybór, bo ten budyń był taki intensywnie czekoladowy. Oczywiście dużo dodatków, fajnie komponuje się tam ta mięta, banan, śliwka, to jest super połączenie i powiem Wam, że budyń owsiany aktualnie chyba nawet wolę bardziej niż owsiankę. Naprawdę spróbujcie, a nie pożałujecie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu, to znowu ja. Mam nadzieję, że przepisy Wam się spodobały. Odsyłam Was do opisu, bo tam macie podaną dokładną gramaturę przeliczoną na co prawda łyżki, ale zapraszam do opisu. Ja nie mierzę tego wszystkiego w gramach, nie wyliczam kalorii, bo po prostu jest tak dla mnie lepiej. Uważam, że to jest dla mnie lepsze. Jem intuicyjnie w 100%, jeżeli mam na coś ochotę, po prostu to jem. I wydaje mi się, że to jest właśnie zdrowe podejście do żywienia. Niekoniecznie musimy wyliczać każdą kalorię, ale tak jak mówię, każdy ma swoje preferencje dotyczące jedzenia i powinniśmy się tego trzymać. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie ten film, że jesteście ze mną na kanale. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.